Trwa poranny program telewizji w Polsce.pl. Witajcie w Polsce.pl, a ja witam w naszym studiu gościa, którego państwu już obiecałem przed przerwą, Hubert Bojarski, Stacja Muzeum. Dzień dobry, witam serdecznie. I o Stacji Muzeum, o wyjątkowych inicjatywach Stacji Muzeum porozmawiamy w kontekście odzyskania przez Polskę niepodległości, setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, bo to wyjątkowy rok i ten rok to tylko właśnie nie 11 dzień listopada, kiedy będziemy już tak z pompą na pewno świętowali, ale każdy dzień jest dobry do tego, aby wziąć udział w jakimś wydarzeniu, w jakiejś ciekawej inicjatywie i w pewien sposób świętować każdego dnia właśnie odzyskanie, setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I zacznijmy od wystawy, bardzo ciekawej wystawy organizowanej przez państwa, czyli Koleje Polskie 1918-1939, właśnie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Proszę powiedzieć, jak wiele osiągnęła polska kolej właśnie w tym okresie, który jest tutaj wymieniany podczas tej wystawy? Co zostanie zaprezentowane? W tym okresie polska kolej przeżywała swoje największe prosperity. Trzeba pamiętać o tym, że odziedziczony tabor, odziedziczone torowiska po zaborcach były w bardzo złym stanie. To wszystko było zniszczone, rozkradzione i młode państwo, które wtedy powstało, tak naprawdę musiało scalić to wszystko tak, aby te trzy zabory połączyć. Tutaj jest ogromna rola kolejarzy, o tym właśnie mówimy, że tak naprawdę z trzech różnych państw, bo tak to trzeba traktować, potrafili stworzyć jeden system kolejowy. Czyli taka wspólnota kolejowa się wspólnota, tak zdecydowanie. Zresztą trzeba pamiętać o tym, że po 26 roku, kiedy już powstało PKP, powstały Polskie Koleje Państwowe, które złączyły to, te wszystkie pomniejsze spółki i stworzyły jedną wielką polską firmę, tak naprawdę wspólnota kolejowa była jedną z największych zawodowych wspólnot w II Rzeczpospolitej. To była wspólnota, która posiadała własne szkoły, własne szpitale, własne przedszkola, cały system oświatowy, cały system zdrowotny. I dlatego ten etos kolejarski, o którym tutaj mówimy na tej wystawie, który staramy się pokazać, był tak znaczny, tak widoczny i rzutuje do dzisiaj. Dzisiaj mówiąc o kolejarzach przedwojennych, mówimy o kimś ważnym, tak? Oni wtedy byli naprawdę kimś ważnym. Okres PRL-u to mocno nadwyrężył, natomiast rzeczywiście bycie kolejarzem przed wojną to było coś. No i ten rozwój kolei gdzieś później też po tym okresie, no niestety wyhamował, raz przez kolejnego okupanta, no a dwa później, tak jak pan mówi, też okres PRL-u. Wbrew pozorom sam rozwój nie wyhamował, dlatego że rzeczywiście nawet w okresie PRL-u bardzo dużo inwestowano w samą kolej, tworzono nowe linie kolejowe, bardzo poważne, bardzo długie i poważne. Natomiast rzeczywiście sam etos kolejarski, to właśnie kim kolejarze byli dla Polski w okresie międzywojennym, zostało gdzieś tam odsunięte i w jakiś sposób zniszczone. A z czego to wynika? Co było powodem tego, że doszło do takiej sytuacji? Może właśnie dlatego, że przed wojną kolejarze byli elitą, jeżeli chodzi o zawody w Polsce. Kolejarze to byli ludzie wykształceni, to byli w dużej mierze ludzie stojący na dużo wyższym poziomie niż przeciętny robotnik w fabryce chociażby. Stąd myślę, ten etos kolejarski po II wojnie światowej musiał być w jakiś sposób umniejszony, tak aby wnieść jakby na nowe miejsce inny typ przedstawiciela klasy robotniczej. Trzeba pamiętać o tym, że bardzo wielu kolejarzy w czasie II wojny światowej nie dość, że brała udział w walkach, to później właśnie na przykład w Katyniu czy w Miednoje była rozstrzeliwana przez Rosjan właśnie jako elita kraju. Nie można było tego połączyć z wizją robotnika okresu PRL-u. Teraz pytanie, co należy do największych takich sukcesów, gdybyśmy mieli wybrać, nie wiem, dwa sukcesy, trzy, cztery sukcesy tamtego okresu 1919-1939 na kolei? Przede wszystkim rozbudowa węzła warszawskiego. Jeżeli chodzi o takie najważniejsze inicjatywy, rozbudowa węzła warszawskiego, zbudowanie linii średnicowej, a równocześnie zbudowanie magistrali węglowej, która połączyła tak naprawdę Śląsk z morzem. To są takie dwa największe osiągnięcia. A trzecim, równie ważnym, to jest elektryfikacja. Gdyby nie rozpoczęta elektryfikacja w okresie lat 30.,
tak naprawdę, powiedzmy sobie szczerze, nie mielibyśmy takiego rozwoju kolei również po wojnie, bo większość konstruktorów powojennych opierała się na tym, co osiągnęła kolej w okresie II Rzeczpospolitej. Teraz pytanie o to, co zatem podczas tej wystawy będziemy mogli zobaczyć, na jakie elementy składają się na ekspozycję. Wystawa jest bardzo różnorodna, dlatego że składa się, znaczy na samą wystawę, w samej wystawie opowiadamy o 16 różnych tematach, więc to jest sporo, ale te 16 tematów tak naprawdę łączy jedna postać, czyli właśnie postać kolejarza, postać tej osoby, która była tym źródłem tego wszystkiego, o czym mówimy na tej wystawie, co w ogóle dotyczy kolei II Rzeczpospolitej. Co zobaczymy? Zobaczymy na pewno bardzo ciekawe dokumenty, zobaczymy bardzo ciekawe filmy, które są wyświetlane, naprawdę unikalne filmy, które są wyświetlane na tej wystawie. Między innymi filmy pokazujące otwarcie kolei z Polski przez Rumunię do Zaleszczyk. Film, który nigdy nie był wcześniej publikowany, który pokazuje właśnie przejazd tego pociągu przez teren Rumunii, tam powitanie przez władze rumuńskie. Bardzo, bardzo ciekawy materiał. Ale kolej to nie tylko ta kolej szynowa, to nie tylko kolej na torach. Mówimy również o kolei górskiej. 36 rok, otwarcie pierwszej kolei linowej w Polsce. Nieprawdopodobne osiągnięcie jak na tamte czasy. I między innymi na naszej wystawie można zobaczyć oryginalną linę z tamtego okresu, linę nośną kolejki górskiej na Kasprowy Wierch. Także bardzo ciekawy eksponat. I teraz też temat dość aktualny w kontekście repolonizacji. To prawda, to prawda. Mówiąc prawdę, tego nie przewidzieliśmy, tworząc tą wystawę, a nagle się okazało, że tutaj mamy repolonizację kolejki, a my tutaj mówimy o kolejce, więc naprawdę trafiliśmy w temat. Mówi pan o tym, że dość sporo tematów się pojawi podczas tej wystawy. Ile czasu będzie potrzeba, aby z całością tego, co państwo przygotowali, się zapoznać? No, myślę, że minimum 2 godziny. 2 godziny, tak żeby na spokojnie sobie wszystko obejrzeć, przeczytać, zapoznać się z materiałem filmowym. To wnikliwy obserwator musi te 2 godziny przynajmniej poświęcić, żeby sobie tą wystawę obejrzeć, a żeby obejrzeć całe muzeum, to przynajmniej 4, jak nie, nawet nie więcej. Także zapraszamy serdecznie, jest co oglądać. Ewentualnie można sobie to wszystko też rozłożyć na kilka wizyt w stacji muzeum. Dzisiaj wystawa została otwarta. Proszę powiedzieć, do kiedy będzie można z tej wystawy korzystać? Na pewno do końca marca, możliwe, że przedłużymy jeszcze troszeczkę, ale do wiosny zapraszamy serdecznie do stacji muzeum. Wystawa Koleje Polskie 1918-39 jest do państwa dyspozycji. Jest do dyspozycji, a stację muzeum już trudno teraz jest przeoczyć ze względu na to, że pojawił się piękny neon zarówno po jednej i po drugiej stronie. Dokładnie. Właśnie dwa neony, które ja dzisiaj już podziwiałem jadąc do pracy i szczerze powiem, że robią wrażenie. Po wielu latach tak naprawdę pojawiły się ponownie, bowiem wcześniej były niesprawne. Tych neonów było próżno szukać na stacji muzeum. Teraz zdecydowanie lepiej to wygląda. Mamy dwa neony, które rzeczywiście prawie 30 lat były nieczynne. Nieprawdopodobne osiągnięcie udało nam się rzeczywiście, co jest ważne, to nie są neony robione metodą współczesną. Rzeczywiście udało nam się odtworzyć je tak, jak one wyglądały wtedy, kiedy dworzec normalnie funkcjonował. To jest o tyle trudne, że trzeba było dobierać odpowiednią barwę szkła, odpowiednią barwę światła, tak żeby to wszystko zagrało tak, jak to grało rzeczywiście w latach, powiedzmy, 90., na początku lat 90. jeszcze. Rzeczywiście dwa neony, które zostały odpalone, robią niesamowite wrażenie. Wczoraj było uroczyste ich otwarcie, odpalenie, połączone z koncertem skrzypcowym. Robiło to rzeczywiście duże wrażenie. Ludzi było bardzo dużo. Sami się zdziwiliśmy, że rzeczywiście tyle ludzi przyszło, ale było na co popatrzeć, było czego posłuchać. Kawał dobrego show wczoraj się udało tam zrobić. I rzeczywiście polecam państwu zobaczyć te neony, kiedy szczególnie będą wybierali się państwo chociażby na wystawę, czy też giełdę modelarską, która już 14 tak października w niedzielę odbędzie się w stacji muzeum. Giełda modelarska, która odbywa się u nas co miesiąc, to jest w ogóle śmiesznie, dlatego że u nas odbywa się zawsze w
w drugi weekend miesiąca, natomiast w innych miastach odbywa się w inne weekendy i ci nasi modelarze, którzy przyjeżdżają do nas, jeżdżą również po tych innych giełdach, więc ci ludzie się w większości znają, ale są to ludzie z całej Polski. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że ludzie, którzy przyjeżdżają do nas, przywożą nie tylko swoje kolekcje, nie tylko swoje modele, ale również ogromną ilość doświadczeń, którymi się dzielą z młodymi modelarzami, którzy przychodzą na tą giełdę. Więc rzeczywiście, przychodząc na giełdę modelarską, a będąc zainteresowanym tematyką modelarstwa kolejowego, można się bardzo wiele nauczyć, bardzo wiele zobaczyć i porozmawiać z doświadczonymi modelarzami, którzy bardzo chętnie dzielą się tą swoją wiedzą. A jeżeli ktoś nie jest miłośnikiem modeli kolejowych, to czy też się odnajdzie na takiej giełdzie modelarskiej? Jak najbardziej, dlatego że oprócz samych modeli kolejowych, sensu stricte, w sensie taboru, można zobaczyć, kupić, zobaczyć modele budynków, modele no, całych miast tak naprawdę, figurki. Jest tego mnóstwo i myślę, że każdy znajdzie coś interesującego, bo w tej chwili makiety, które są stworzone, te modelarskie makiety, to nie jest tylko i wyłącznie kolejka jeżdżąca w kółko po jakiejś tam planszy, ale to są naprawdę całe opowieści, które można zgłębiać, oglądając sobie taką makietę. A i cena wejścia do stacji muzeum wtedy też jest bardzo atrakcyjna, bo ile się nie mylę, 6 zł, tak, za 6 zł wejście jest... i możliwość podziwiania wtedy całego dokładnie, muzeum? Dokładnie tak. Wtedy bilet kosztuje tyle, co normalnie bilet ulgowy, czyli 6 zł i można w ramach tego biletu obejrzeć zarówno wystawę stałą, zarówno wystawę czasową, skansen lokomotyw, jak i oczywiście wejść na giełdę modelarską, więc polecamy ten dzień dla zwiedzających. Czyli najbliższa giełda modelarska 14 października. Myślę, że zdecydowanie warto będzie się wtedy wybrać do stacji muzeum, ale jeżeli o modelarstwie mówimy, to tutaj ciąg dalszy tego modelarstwa już 20 i 21 października. Również trzecia warszawska wystawa makiety kolejowej, no i tam to już się będzie działo. Tam się będzie działo, to będą dwie bardzo duże makiety wystawione u nas w sali lustrzanej. Dwie makiety przedstawiające realnie istniejący krajobraz. To jest bardzo ciekawe, dlatego że bardzo często te makiety, które są tworzone, przedstawiają jakiś tam wymyślony przez autorów krajobraz. Tak. A tutaj będziemy mieli oryginalne odtworzenie dwóch terenów z okolic mniej więcej Łomży. I jeden to będzie kolej w skali H0, czyli taka normalnotorowa, druga H0E, czyli ta wąskotorowa. I te makiety rzeczywiście odtwarzają realnie istniejący teren, już nieistniejący, bo to jest teren powiedzmy z przełomu lat 80. i 90. Ja, proszę Państwa, widziałem tą makietę we fragmentach, też jej jeszcze w całości nie widziałem. I są tam tak nieprawdopodobne scenki rodzajowe poustawiane, że no, chociażby dlatego warto tą makietę obejrzeć. Jest przystanek autobusowy, na której stoją sobie ludzie, jakiś człowieczek za przystankiem powiedzmy no, spożywa jakieś tanie wino gdzieś tam za przystankiem, obok stoi autobus czekający na przejazd, przepięknie zrobiony autobus typu Jelcz, czekający na przejazd, w którym też siedzą ludzie, też każdy robi co innego. Czyli można powiedzieć, że taka żywa właśnie makieta. O tym mówię, to jest po prostu pewna historia, którą warto sobie obejrzeć, chociażby ze względu na to, bo to są scenki rodzajowe, przepięknie odtworzone w naturalnej scenografii i oprócz samych kolejek, które będą po tym wszystkim jeszcze razem jeździć, to chociażby dlatego warto to zobaczyć. Warto to zobaczyć, bo również wtedy też na przykład bilety 6 zł. Tak, znowu się nie mylę, ale tak tutaj potwierdzenie mamy, więc warto wtedy 20 i 21 października również do stacji muzeum się wybrać. Wspominaliśmy na początku o wystawie, która dzisiaj miała swoje otwarcie, koleje 1918-1939. Jakie inne inicjatywy niepodległościowe są tworzone przez stację muzeum? W tej chwili przygotowujemy taki cykl spotkań dla uczniów szkół, ale nie tylko dla dorosłych, również opowiadający o ważnych wydarzeniach prowadzących do naszej niepodległości. I między innymi jest to cykl taki troszeczkę rekonstrukcyjno-edukacyjny, ponieważ będziemy przedstawiać scenki w konkretnych wagonach, będziemy przedstawiać scenki między innymi z podpisania zawieszenia broni w Kampienie 11 listopada. Będziemy mieli marszałka Fosza, będziemy mieli pierwszego lorda admiralicji Wielkiej Brytanii, będziemy mieli dwóch przedstawicieli Królestwa Prus,
w odpowiednich strojach, w odpowiednich stylizacjach, którzy będą opowiadać o tym, co doprowadziło do końca I wojny światowej i dzięki czemu ta Polska mogła się odrodzić. A w drugim wagonie równocześnie będziemy mieli pana, znaczy marszałka Piłsudskiego, który będzie opowiadał o tym, jak to pod Bezdanami zdobywał pociąg carski z pieniędzmi na działalność PPS-u, więc też bardzo ciekawa inicjatywa. To 22 i 29 października, na ten moment w poniedziałki, zapraszamy serdecznie. Moc atrakcji, jak państwo słyszą, z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Hubert Bojarski ze stacji Muzeum był moim państwa gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Życzę dobrego dnia. My ze stacji Muzeum ruszamy dalej. Ruszamy tym razem do tematów politycznych, które pojawią się na naszej antenie już po przerwie.